Przedstaw się, powiedz, co trenujesz i jak długo. Faustyna Kotłowska, dyskobolka. Trenuję już od 4 lat. 4 lata. Co spowodowało, że zdecydowałaś, że będziesz trenować, właściwie rzucać dyskiem? W sumie to nie ja o tym zdecydowałam, bo to gdzieś tam była bardziej decyzja trenerów. Ale jeden z WF-istów w szkole, w której się uczyłam, gdzieś tam mnie wyhaczył, zauważył, że jestem bardzo aktywna i spytał, czy nie chciałabym po prostu trenować. Ja oczywiście się zgodziłam, byłam bardzo chętna, bo myślałam, żeby zacząć gdzieś coś trenować, ale w mojej miejscowości nie było żadnego klubu, który mógłby się mną zająć. Więc zaczęłam współpracę z trenerem Zblewskim i tak zaczęła się ta przygoda. Rzucasz dyskiem. Tak. Jak ciężki jest ten dysk? Kilogram. Czyli to nie jest duży ciężar? Niby nie, ale jednak tak. Wydaje się, rzutów? Wydaje się na mało, ale jednak jak się rzuca, to jednak trochę ciąży. Opowiedz troszkę o swoich treningach. Jaki to jest system, jak długo, jak często? I tutaj pytanie pomocnicze. Ile razy rzucasz dyskiem na treningu? Policzyłaś to kiedyś? Tego nigdy nie liczyłam, bo to gdzieś tam też zależy głównie od trenera i od tego, czy mam jeszcze siły, czy nie. Czasami myślę, że rzucamy tak gdzieś tak około 50-60 rzutów. Czasami gdzieś tam mniej więcej. Myślę, że gdzieś koło tego to się gdzieś tam obraca. Nasze treningi wyglądają różnie. Zależy to też od sezonu, w którym jesteśmy, od okresu. Ale począwszy od biegania, od wytrzymałości, aż po szybkość, po jakieś fikołki, siłownie, więc robimy wszystko, jak akrobaci. Czy masz jakiś taki start w zawodach, który jest dla ciebie najmilszy, najlepiej go wspominasz? Wydaje mi się, że start na Mistrzostwach Świata w Dubaju, właśnie rzut dyskiem. Tam zdobyłam brązowy medal, mimo że kilka dni później zdobyłam jeszcze srebrny medal, to jednak ten brązowy medal najbardziej mnie cieszył, byłam strasznie uradowana i to jest start, który najlepiej wspominam, ponieważ od samego początku nie było wiadomo, na której pozycji skończę i gdzieś tam w czwartym rzucie przerzuciłam moją rywalkę, która była na trzeciej pozycji, przez co ja trafiłam na pozycję medalową. Jak się motywujesz do treningów, do pracy, ale też i tak w trakcie zawodów? Czy to jest coś specjalnego? Wydaje mi się, że nie. Moją motywacją są po prostu dobre wyniki. Jak widzę, że idzie mi lepiej, to jestem tak uradowana, że chcę mi się pracować jeszcze więcej, jeszcze ciężej. Oczywiście, jeśli nie idzie, to gdzieś tam ta motywacja też jest. Może nie taka wielka, nie taka ogromna, ale też jest, bo cały czas gdzieś tam chcę brnąć do przodu, chcę być coraz lepsza. Rzut dyskiem to jest jednak sport siłowy. Tak? Powiedz mi, czy stosujesz jakąś specjalną dietę w związku z tym, żeby budować, tak powiem, masę do tego, żeby mieć siłę i tak powiem, rzucać jak najlepiej? Szczerze przyznam, że nie. Mimo, że jestem sportowcem, to ja gdzieś tam nie mam określonej diety. Może to zabrzmieć dziwnie, ale jem to, na co mam ochotę zazwyczaj. Nie zawsze jest to zdrowe, ale czasami organizm potrzebuje czegoś niezdrowego, no nie oszukujmy się. Chociaż staram się gdzieś tam tego pilnować, żeby było jak najzdrowiej, żeby mój organizm czuł się jak najlepiej. Młodą, piękną, szczupłą dziewczyną, dlaczego akurat rzut dyskiem? W sensie to jest taka dyscyplina mocno siłowa, tak? Mocno taka, kojarzy mi się z takimi dużymi, silnymi, umięśnionymi facetami. Dlaczego akurat to? Czy nie było pomysłu na jakąś inną dyscyplinę, czy po prostu, jak mówiłaś, kwestia trenera i kwestia szkoły? Raczej kwestia trenera, ale mi się to podoba, ja lubię to robić. To jest coś, co mnie jara po prostu, to jest coś, czym ja się cieszę. Ja to robię i robię to z uśmiechem na twarzy, więc ja chcę to robić. Nieważne, czy ja będę wielka, czy może i mniejsza, ja chcę to robić. I szczególnie, że mi to wychodzi jeszcze. Właśnie. Wychodzi tak, że za kilka chwil, na jakiś czas będziemy kibicować ci w trakcie Igrzysk Paraolimpijskich. To jest twój pierwszy start w Igrzyskach.
tak, to jest mój pierwszy start w igrzyskach. To będzie takie przetarcie szlaków, myślę. Nie spodziewam się jakichś super dobrych wyników, chociaż zrobię, co będę mogła. A powiedz mi, gdyby ktoś ci... Trenujesz od 4 lat. Gdyby ktoś ci 10 lat temu, 12 lat temu powiedział, że w 2021 roku pojedziesz na Igrzyska Paralimpijskie, co byś wtedy pomyślała? Na pewno bym w to nie uwierzyła. W 2018 roku, że tak powiem, nie mogłam uwierzyć w to, że jadę na Mistrzostwa Europy. Więc taka myśl, że mogłabym pojechać na Igrzyska, to w ogóle nie byłabym w stanie jak gdyby tego zaakceptować może. Ale tak się wydarzyło, że jadę i jestem siebie dumna. A czym dla ciebie, jako dla sportowca, jest start w Igrzyskach? Na pewno coś wielkiego. Każdy o tym marzy. Ja nigdy nie byłam na Igrzyskach, więc nie do końca wiem, jak tam jest. Teraz się przekonasz. Zdecydowanie się przekonam. Wszyscy mówią, że to super impreza. No, ja dopiero pojadę i zobaczę i wtedy wam powiem. Dobra, teraz się umówimy na spotkanie i będziemy kontynuować tę rozmowę. Okej. Czy masz jakieś pasje pozasportowe? Jest coś, co zajmuje twoją głowę, twoje serce? Czym się pasjonujesz? Coś lubisz robić w wolnym czasie? No, trochę tego jest. Ja strasznie lubię motoryzację, motocykle, samochody, głównie stare samochody. To jest coś, co mnie kręci gdzieś tam, nawet jak jadę i widzę samochód czy motocykl, który bardzo mi się podoba, to już mam uśmiech na twarzy i cały dzień jest pozytywnie zrobiony. Gram w orkiestrze, gram na trąbce od jakichś kupę lat. Nie powiem wam ile naprawdę, bo gdzieś tam miałam 12 lat, no to już od 8 lat, więc to już troszkę jest. No i lubię też spędzać czas z przyjaciółmi, ze znajomymi. Mówisz motoryzacja, motocykle, ale szosowe, enduro, jaką stronę idzie twoja pasja, jak twoje zamiłowanie? Bardziej szosowe. Powiedz mi, jak wykorzystujesz wsparcie z programu PFN Team 100 Polskiej Fundacji Narodowej? Wsparcie głównie przeznaczam na sprzęt. Sprzęt, który jest mi niezbędny do trenowania. Myślę, że gdyby nie środki z programu, no to nie byłoby mnie, że tak powiem, stać na wiele, wiele rzeczy, na wyjazdy, na wiele usług, które jednak są potrzebne. Jakieś marzenia? Tu i teraz, ale też i na przyszłość? Tu i teraz, no to na pewno dobry start na Igrzyskach. Może, nie wiem jak to powiedzieć, ale może nie medalowy, ale takich, z którego będę się cieszyła, bo nie sztuką jest pokonać rywalki, sztuką jest pokonać samego siebie i gdzieś tam własne ograniczenia. Więc najbliższe takie marzenie to dobry start na Igrzyskach, a takie dalsze, no to domek, garaż, działka, motocykl, takie... Przyziemne. Życiowe, no przyziemne. A czego możemy ci życzyć, żeby zrealizować to twoje marzenie dobrego startu na Igrzyskach? Na pewno owocnych treningów, tych już ostatnich, bo one jednak są bardzo ważne i w samym dniu startu dobrej głowy, bo to jednak jest jeszcze ważniejsze. No to tej spokojnej głowy i takiego olimpijskiego spokoju życzymy ci i rzeczywiście, że tego, że żeby ten start był dla ciebie ważny. Powiedziałaś bardzo fajne słowa, żeby być dumnym i przekroczyć samego siebie, tak? I żeby zrobić dobrą robotę dla siebie samej. Tego ci życzymy. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję również. PFN Team 100. Wspieramy zwycięzców. Faustyna Kotłowska. Kibicujcie.